Witajcie, Mężki z Historia Dragon, w pierwszym odcinku z Hazem, tutaj na modyfikacji Historical Poland Redux jako Polska. Tak, kto by się spodziewał, że na modzie o Polsce będę grać Polską. Ale tak, wyszła nowa wersja Historical Poland. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest Historical Poland, bo może po pierwsze usłyszeć nazwę Redux, co znaczy, że wcześniej coś było, to Historical Poland no to była typowa modyfikacja dodająca nowy content do Polski. Później, no, content został po prostu przeniesiony do The Road to 56 na zgodę twórców. Tak naprawdę zgaduję, że polegało to na tym, że twórcy już nie chcieli kontynuować pracy, a wiadomo, że team The Road to 56 zazwyczaj, no, wszystko aktualizuje na czas, więc, no, wszystko było dobrze, tylko że później, po tym jak wyszedł DLC No Step Back, to content chyba został wycięty i teraz jest content z No Step Back, z tego co pamiętam. Dlatego też fajnie, że wrócił ten mod. Ten mod to był zawsze taka fajna odskocznia od normalnego drzewka, bo normalne drzewko przed No Step Back było bardzo okropne. I no naprawdę było okropne. Możecie sobie chyba nadal włączyć to stare drzewko z tego co pamiętam, czy nie, chyba już na szczęście nie można go włączyć. To chyba jest to jedno szczęście. W takim razie może zaprezentuję nieco moda. Tutaj już włączyłem, teraz zauważyłem, za chwilę wytłumaczę dlaczego jest włączony. Sam mod dodaje nowe drzewko polegające na tym, że no mamy tutaj takie dosyć duże drzewko, jeżeli chodzi o wojskowość, no, gospodarkę, sprawy międzynarodowe i mamy takie małe drzewko w sumie polityczne. Polega to na tym, że drzewku zmieniają się po prostu gałęzie. Po pewnym czasie może się zmienić gałąź, później zobaczycie sami jak wykonam ten cel narodowy. I już go włączyłem z tego względu, że no miałem taki problem z nagraniem moda i przez przypadek po prostu usunąłem. Miałem bardzo dużo plików i przez przypadek usunąłem początek po prostu. Więc muszę go nagrać ponownie. Po prostu wytłumaczę nieco co, jak to wszystko będzie wyglądało. Trochę będę wiedzieć, co będzie w przyszłości, ale nie będę za bardzo zdradzać. W takim razie włączam. I dlaczego wybrałem drzewko narodowców? No, powiem wam szczerze, po tym jak go obejrzałem, nie jest zbytnio, że tak powiem, grywalne. Nie dodaje tak naprawdę żadnej wartości, co najwyżej po prostu daje nam możliwość zrobienia tego. Oczywiście ta sama możliwość, no niby można tutaj chyba też pójść, jeżeli chodzi o to. Chyba nie. W takim razie to jest w sumie, tak sobie sprawdzałem, ale tutaj mamy prometeizm i tak naprawdę możemy wyzwalać sobie w Rosji po prostu różne krainy. Ale tak ogólnie no to wszystko, tak, właśnie się zrobiło. Wszystko polega na tym, że jak już dojdę do momentu, gdzie tam mam już nagranie, to ja po prostu przerwę i wtedy tam będę kontynuować mój poprzednia wersja, mój klon, który jeszcze nie wie, jakie przekleństwo przed nim stoi. Więc tak, jeżeli chodzi o zmianę władzy, jest bardzo prosta, bo po prostu dostajemy event z mega dużo po prostu różnymi rzeczami. Jeżeli chodzi o to, ten mod naprawdę ma dużo, jeżeli chodzi o tooltipy, czyli te wszystkie rzeczy, które się w nich dzieje, w tych, naprawdę jest mało takich rzeczy, które jest, że tak powiem, okej. Okay. Teraz też, jak sobie zacząłem, patrzyłem na to, to coś się zepsuło mi z napisami, ale nie, jeżeli chodzi o samą serię, wszystko jest dobrze. Tylko coś mi się popsuło z napisami, dosłownie nie powinny być napisy z innego moda. Ja wiem jak to naprawić, tylko że nie wiem dlaczego się to pojawiło teraz. W takim razie oczywiście przeczytajmy ten event. Polega na tym, że wyszedł, że był marsz na Warszawę, środowiska narodowe po prostu sprzeciwiły się sanacji, sanacja jednak się poddała. No i doszło do tego, że teraz prezydentem właśnie, że zmienił się prezydent, teraz prezydentem jest Tadeusz Bielecki. No i sanacja przegrała. I tak naprawdę musimy to zrobić na samym początku, bo jeżeli dojdzie do ostatniego momentu, kiedy tutaj właśnie
tam jest taki, taka misja, kiedy ona tam jest zrobiona, to wtedy po prostu... No nie powiem, słabo jestem. Okej, w takim razie kontynuujemy. No dostajemy tutaj mnóstwo eventów, że tam narodowcy doszli do władzy. No i my teraz próbujemy sobie porobić nieco drzewka, praw zagranicznych, dlatego że czeka nas bardzo ciekawa przyszłość. To, co się zmieniło, to mamy teraz tutaj możliwość stworzenia takiej trochę innego Trójmorza. Wcześniej mieliśmy takie większe Trójmorze. Okej. Zastanawiam się, dlatego że niby jest kontent komunistyczny, ale nie wiem, czy on jest w drzewku, czy po prostu został dodany tak trochę. No i ilość, tak naprawdę muszę powiedzieć, że ilość już prób zagrania tego moda jest przerażająca, dlatego że ja już tak długo próbuję zagrać tego moda, zrobić jakąś fajną serię, a się nie da, ponieważ jeżeli chcemy bronić się, to i tak nie wychodzi nam. Więc no słabo tutaj, jeżeli chodzi o to. To, co tutaj sami widzicie... O, coś jest problem z Dymowskim. No tak, Dymowski, tutaj jest jakaś historia. No tak, on był ogólnie pod koniec życia bardzo zachorował. Więc jeżeli chodzi o to, to tak, teraz mamy negocjacje. Negocjacje mogą pójść źle. Dlatego może zapiszę. Chociaż możliwe, że już źle poszły. I tak, tutaj mamy do wyboru, bo możemy wybrać sobie pójście no tutaj. To jest fajne, ponieważ się nam zmniejsza ten limit i po prostu możemy też dostać bonus. Tutaj oczywiście chodzi o to, że możemy sobie z Francją pójść w sojusz taki. To tak naprawdę nam pomoże. Tak co nieco. Chodzi o to, że jeżeli wybuchnie wojna domowa w Rosji, to oni po prostu będą mega słabi po tej wojnie domowej. Ale my możemy spróbować oczywiście zaatakować tutaj Niemcy. Niemcy po wojnie mogą być mega easy. Więc możemy spróbować sobie pójście w to. No niestety Francuzi się nie zgodzili. Bywa. To też jest taki trochę taki plus, nie powiem, z ich strony, że po prostu możemy nieco sobie wykorzystać. I to jest najbardziej zbugowany rzecz. Ponieważ chodzi o to, że tutaj od czasu do czasu może się pojawić, że udało mi się przeżyć. Tylko, że jest taki jeden, drugi problem, że zawsze się to wtedy pokazuje z tym. Więc no niestety i tak zginął. Trochę słabo. No ale jak mówiłem, tutaj jest sporo jakichś takich niedoróbek. Szczerze powiem. Że po prostu mod nie jest do końca zrobiony. Ja ogólnie teraz nabijam sobie punkty doświadczenia, bo potrzebujemy ich. Tutaj jak sami widzicie, jest sporo tego. Na razie jesteśmy we wrześniu, więc jeszcze trochę mija. I w sumie możemy dołączyć do wojny domowej, co byłoby bardzo dobre z tego względu, że my po prostu byśmy mogli to zrobić. To, co bym chciał, to jest jakiegoś generała na trzecim poziomie. To jest akurat wojna domowa w Hiszpanii, to jest akurat prosta rzecz do zrobienia i bardzo chętnie byśmy dołączyli. Oczywiście, jeżeli Hiszpanie będą, że tak powiem, dobrze im pójdzie, bo nie zawsze im może dobrze pójść. Więc tak, oprócz tego, że mamy odblokowane możliwości rekrutacji, będzie się to pojawiało co pewien czas, to jeżeli my chcemy pójść w szybką wojnę, to nie powiem, może to być dobre dla nas, tylko że musimy po pierwsze zrobić tutaj wszystko. Więc tak, możemy oczywiście zrobić tutaj Demand Lithuanian Annexation albo inne rzeczy, ale na razie możemy pójść w to. Czekaj, czy to nam w ogóle jest potrzebne? To na razie nie jest nam potrzebne.
Więc możemy też zrobić pod ultimatum dla Litwy. Ultimatum dla Litwy to jest dosłownie... Dla nas to jest takie w ogóle nic nieznaczące. Ponieważ oni tracą tutaj claimy i tyle. Więc tak naprawdę to nie jest jakieś mega dobre dla nas. Ja na razie sobie tutaj wystawiam tych wszystkich. Tutaj też. No, tutaj nie musimy. Więc spróbujmy zaatakować Litwę. Na pewno to dobrze nam pójdzie. I mówię, chodzi o to, że jeżeli zaatakujemy szybko Niemcy, szybko tutaj wszystko uda nam się pokonać, no to będzie ok. O, i doszło do wojny domowej, którą o dziwo dziwnie jest tutaj. Możliwe, że doszło to, co ja miałem zrobione, czyli wiecie, że jakoś mi tak wyszło z tym. Ale jak zwykle musimy tutaj przejść, bo jest problem. I ciekawe, co Litwa zrobi. Więc tak, po pierwsze idziemy w to, bo zobaczymy, czy możemy wykorzystać wojnę domową. I Litwa się zgadza. Co oznacza, że chyba możemy zrobić to? Nie, nie możemy. Dobra, ale jeżeli się zgodziła i mamy ich dywizję, to nie powiem, jest dobrze. Ale to, co moglibyśmy zrobić sobie tutaj u nacjonalistów, to wysłać im wreszcie tych. You have 0 division at volunteer forces as your maximum total limit is 5. 5? 5 dywizji? Bardzo chętnie. Okej, w takim razie wysyłamy. Widzę, że jeżeli mamy 5 w dywizji, to naprawdę jest dobrze. Okej. Więc jeżeli uda nam się zrobić to, to naprawdę by było ok. I jeżeli byśmy mogli zrobić jeszcze frakcję z Czechosłowacją, która też jest potęgą militarną, jeżeli chodzi o to, no to nie powiem, by było też fajnie. Dobra, więc jakbyście mogli tutaj pojechać. I czy możecie... No właśnie. No właśnie. Chodziło mi o tak. I pytanie jest takie, bo możemy wysłać im samoloty. Jeden samolot. Okej. Tutaj na razie powoli sobie tym zajmijmy się. Jeżeli mamy atakować, to fajnie by było, jakbyśmy sobie po prostu dali kogoś do ataku. Okej. Widzę, że Peasant Strike. A jeżeli Peasant Strike, to znaczy, że musimy się tym zająć. Ponieważ to jest trochę jednak denerwujące. Dobra, póki co sobie tutaj bądźmy na wojnie. I my w skrócie byśmy mogli też ustawić tutaj tę dywizję. No okej, Niemcy też skończyli z nami. Chociaż nie powiem, i tak by się dla nich to źle skończyło. Więc próbujemy na razie zrobić o to. Później pójdziemy, jak mówiłem, później musimy zrobić też... dołączają do nas? A w ogóle my stworzyliśmy Międzymorze? Tak. Nice. Międzymorze. Okej, więc tak, usuwamy to, bo jak mówiłem, tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy tutaj usunęli. I jak już Niemcy są po wojnie domowej, to trzeba by było się też by zająć tym. W ogóle my możemy zrobić to łączenie z Węgrami. To było połączenie z Węgrami zrobić. Więc ciekawe. I tutaj się pokazuje, że możemy to porobić. Ale myślę, że to nie jest zbyt dobry moment. Jak wyglądają nasze dywizje?
Jako tako. Na czasie tego jeszcze nie będziemy potrzebować. Ale by się przydało więcej infantry, może tutaj tą artylerię dać. Woli musimy się zająć tym. Tak, póki co widzę, że nie idzie nam dobrze w wojnie domowej. Ostatnio mi poszło o wiele lepiej. Więc tutaj słabo nam idzie. W ogóle jakie... tutaj w ogóle nam bardzo słabo idzie. O nie. Dmowski jest coraz gorzej z Dmowskim. Ok, jak już nie mamy strajków, no to możemy spróbować, żeby Rumunia dołączyła do nas. Tak. Rumuni się przydadzą do wojny. I widzę, że jakieś manifestacja rolnicza w Racławicach. Ale chyba zapomnieli o tym, że już w sumie poradziliśmy sobie z tym. Ale zobaczymy. Dobra, jak na razie próbujemy sobie jakieś speedrunować to dosłownie. Wojna w Ameryce też jest. Więc to też ciekawe. I czy mamy tutaj jakiegoś gościa, który by był dla nas fajny? O i wojna doma w Rosji. No tak jak sądziłem. O, widzę, że Węgry się połączyły, więc jest fajnie. Tutaj... Znaczy się możemy, tylko że nie mamy jeszcze siły politycznej. Dobra, więc jak to wygląda z tym? No, wygląda na to, że to będzie wojna domowa do samego końca, bo to naprawdę słabo wygląda. Okej, więc czy możemy wreszcie tutaj zrobić, czy to po prostu nam co chwila pokazuje to samo? Chyba co chwila nam pokazuje to samo. Okej, więc tutaj widzę, że możemy. Port attack, quick improvement. No i nasze dywizje, oprócz tego, że są słabo wyposażone, dziwo, to jakoś sobie radzą. Dobra, mamy 150, chciałem sobie coś tutaj. Infantry expert. Jak to wygląda z fabrykami? Mamy dwie fabryki. Potrzebujemy na karabiny. My możemy spróbować tutaj pójść i zaatakować. Okej, Roman Alliance. Teraz zobaczymy, czy dołączą do nas, czy nie. Bardzo chętnie bym chciał, żeby dołączyli. To naprawdę by nam pomogło w wojnie. Udało mi się, że są dwie różne ikonki, chociaż powinny być te same. No i tak naprawdę możemy spróbować zaatakować Niemcy. Nawet to nie jest tak, że to musimy coś poczekać, to będzie od razu. A tak, dobra. Zazwyczaj wysyłam tutaj mniej dywizji, bo chodzi o to, że my dosłownie możemy tutaj polepszyć sobie sytuację, wykorzystując inne metody. Widzę, że się powoli Niemcy gromadzą na granicy. Ale mamy wystarczająco chyba sojuszników, żebyśmy sobie poradzili z tym. Oby. Myślę, że to, co możemy zrobić, to dosłownie wysłać tych. Mamy tutaj kryptologię, możemy z Spymasterem zostać. No, chyba słabo poszło tym, bo dosłownie... Nie powiem, byśmy się wycofali stąd, bo dosłownie tutaj są te dywizje. Czy możemy się przebić? No. Okej. Okay. Grant invites to non-intervention committee. O, bardzo chętnie.
To tam, że za chwilę mamy dołączyć do wojny. To jest bardzo szanowana rzecz i w ogóle brak interwencji w Europie, bardzo chętnie. I my w ogóle jesteśmy przygotowani na kolejną wojnę. Tutaj możemy sobie dodać. Infantry Export też jest swamp. O, maśros. W ogóle żadnych bagien tutaj nie ma. Zawsze mi się podobał ten ze swampem, dlatego że on jakoś nie ma znaczenia i tak jest sam koniec końców. Okej. I to sobie weźmiemy. No i czekamy. Dosłownie czekamy, bo za chwilę dojdzie do wojny i dodaj. Tak, Niemcy zostały zaatakowane. Tak, niespodziewane. Tak, nikt się nie spodziewał tego. Teraz jest takie pytanie, czy właśnie Czechy dołączyły? Tak, dołączyły. Nice. No i no i w sumie może to się nam udać. Nie powiem realnie. Bo jak sami widzicie, dosłownie pokonujemy Niemcy. Nie powiem, nie spodziewałem się tego. Czy coś tutaj mamy oprócz tego? Chyba nie. Mamy fabryki na pewno. Wow, nie powiem. Teraz jeżeli pokonamy Niemcy na tym etapie, to będzie cud. Będzie dosłownie cud. Dobra, weźmy sobie tego generała. Scavenger bardzo chętnie. I jedną z rzeczy jest to, że tutaj dosłownie front mamy mega otwarty. Więc jeżeli będzie tutaj mega dużo dywizji, to powinniśmy się przebić. Już prawie pod Berlinem jesteśmy. Dziwnie to brzmi, ale no, ta słynna piosenka. Szkoda, że sobie nie włączyłem tego moda. Muszę w ogóle go zaktualizować do najnowszej wersji. Ale włączyłbym tego moda. Okej, okay, upadł Berlin. Austro-Węgry się pojawiły ponownie. Ciekawie. I my dosłownie wygrywamy. Kiwa się pojawiła. Wojna domowa w Rosji trwa, co spowoduje, że przez dłuższy czas oni nic nie będą robić. Oraz my ciągle dostajemy to. 130 dni, wow. Nie powiem, dobrze nam idzie. Tutaj oczywiście trochę to potrwa. Okej, okay, więc realnie powiem, o wielu razach, kiedy próbowałem to zagrać, wreszcie się da nam, udało się nam, wreszcie, marzenia się spełniają. Okej, okay, widzę, że tutaj alianci zrobili frakcję, my też mamy, w sumie Jugosławię też można zaprosić, bo realnie, wow, trochę tego zaatakowało. Realnie my też byśmy mogli dołączyć do wojny przeciwko Sowietom. Nie powiem wam szczerze, trochę fajne. Co to jest? Możemy Saksonię stworzyć. Yo! Yo, Saksonia, yo! Wszystkie moje ziomy lubią Saksonię. All my homies. Nie, powiem wam tak. Po prawie 3 godzinach ciągle dostawania w dupę od Niemiec, wygrywanie prawie w pierwszym odcinku powoduje u mnie po prostu szczęście. To jest po prostu szczęście. Naprawdę nie wiem, jak to można zrobić, żeby ikonek nie było. Dobra, co tutaj się... Tutaj jest jakaś wyspa?
Ale na szczęście nasi sojusznicy się tym zajmują. Okej, okay, zainwestujemy w was, ale nie wiem czy obecnie, ponieważ jesteśmy trochę zajęci. A my w ogóle te dokiardy możemy sobie zacząć produkować coś. Może też konwoje, przynajmniej konwoje też byśmy produkowali. No wygląda na to, że raczej nas nie powstrzymają. Mamy Saksonię ze sobą. Więc to jest fajne. Podoba mi się, że... myślę, że... O nie! Nasi sojusznicy! Co wyście zrobili naszym sojusznikom? Naprawdę się zgodzili? Serio? To było naprawdę denerwujące, że wygrywaliśmy, ale teraz nie jest tak dobrze. Teraz zajmijcie się tą dywizją, bo się tym zajmowali nasi sojusznicy. Ale jak to wygląda z powietrzem? Z powietrzem to wygląda dobrze. A i oczywiście już musieli się tutaj wjechać. O, masz ci los, tak dobrze nam szło. Ale oczywiście Austriacy musieli nas tutaj wypchnąć. A. Dobra, spróbujmy dodać Jugosławię, może się nam uda. W ogóle się nie udaje nic zrobić. O, masz los. Jak to się skończyło, że my i tak jesteśmy w tyle, dlatego że AI jakoś postanowiło nas zdradzić. To jest najlepsze, że to, żeby oni doszli do tego, to jest naprawdę małe prawdopodobieństwo. A, Wilhelm powrócił. Wiecie co? Może ja zrobię przerwę i wrócimy do tamtego momentu, bo dosłownie to nie ma... Dosłownie to jest tak nieprawdopodobne, co do czego doszło, że aż zamyka usta. Bo dosłownie straciliśmy całą armię. Całą armię, która by nam pomagała. Tutaj oni ile mają armii? Mają 3 dywizje. Ci Rumuni. Ile macie dywizji? Macie 27, więc to też by nieco pomogło. Dosłownie już z wygrywającej pozycji skończyliśmy na przegranej. Wycofują się! Dobra, w takim razie dajcie mi chwilę, ja wrócę do tamtego momentu i... Bo wiecie, bo to się nie opłaca mi teraz prowadzić tego, bo ja wiem, że przegramy. Ale jeżeli byśmy wrócili do tamtego momentu, to ewidentnie byśmy byli wygrani. Dobra, więc... Za chwilę wracam. Okej, okay, więc wróciliśmy do punktu wyjścia. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy sobie poradzić, bo ostatnio to przez to, że Czechy zostały wchłonięte i naprawdę bardzo szczęśliwie, bo później patrzyłem co potrzeba, teraz jest takie napisane tam co potrzeba i dosłownie nic tam nie mieli, co by potrzeba było, żeby im pomogło. Więc tak naprawdę sobie nie wiem, czy to jest wcześniej, chyba nie, bo próbowałem sobie jeszcze dodać Rumunię i Jugosławię. Bardzo długo próbowałem to zrobić, ale wreszcie się udało. No i jesteśmy, że tak powiem, w lepszej pozycji, bo dosłownie już wygrywamy. I ja próbowałem nawet sobie zrobić, żeby rząd kolaboracyjny, ale jak sami widzicie, wystarczyło tyle. Okej, okay, w takim razie, jeżeli mamy, możemy bypassować, ponieważ wiecie, jak tak robię. No i zabieramy sobie rzeczy, które my mamy claimsy? W ogóle claimsy mamy? No to skąd
kiedy mamy do tego. No, naprawdę nawet nie wiem. Dobra, Gdańsk w ogóle też, nie wiem dlaczego, też został zdobyty. To są nasze claimy. To wszystko jest ok. Czy tutaj też... Czechosłowacja nie ma tutaj claimów. Więc resztę my spapetujemy, ponieważ uwielbiamy mieć papety, a poza tym to nie jest Kaiserreich. Kaiserreich to tylko tam jest. Więc jak już to mamy, to oprócz tego, że dosłownie mogę zacząć korować sobie te rzeczy, to mieliśmy przygotowane już to rzeczy. Tylko, że chyba już się tego nie zrobi. Więc jak już tutaj mamy, to realnie możemy spróbować Sowietów. Tylko jak sami wiecie... Okej, ma portret. Jak sami wiecie, to raczej nie będzie aż takie proste. Ponieważ Sowieci to Sowieci, a my mamy dosyć dużo rzeczy. Więc myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Ten odcinek naprawdę dziwnie się zaczął, dziwnie się skończył. Powiem szczerze, ta seria, no będę chciał poprowadzić ją jako nieco krótszą. Ale po pierwsze musimy co chwila sobie to wyłączać. Więc będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy oczywiście zwiększać naszą wielką Polskę. A w międzyczasie to żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!